To jest niesamowite, 8:07. Wychodzimy na szlak. Jesteśmy już na granicy państwa, na przełęczy Glinne. Hala Miziowa, 1,5 godziny. Stąd. Jesteśmy na wysokości 809 metrów. Czy to jest najwyższe miejsce, z którego można wejść na Pilsko? Na Pilsku jest rezerwat, nie ma parku narodowego i to jest najwyższa góra od strony polskiej, która nie jest położona na terenie parku narodowego. Jest tam rezerwat, właściwie nie jeden, a nawet trzy, ale technicznie nie ma parku narodowego, a to nam daje pewne możliwości i o to dzisiaj chodzi w tej całej zabawie. Ta trasa idzie cały czas dosyć stromo w lesie, ale jest szansa na pierwsze widoczki już niedługo, bo zaczyna się przecierać ten las i coś widać dookoła. Przyzwyczailiśmy się do upałów, a tutaj jest rzeźko. Mniej więcej około 10-12 stopni. Ja idę w spodenkach, ale mam bluzę z długim rękawem i wcale nie jest ciepło. Może jeszcze nie ma tak mocno pod górkę teraz, ale schłodnawo. Pierwszy taki poranek, który jest naprawdę konkretnie rzeźki, trzeba się ruszać. Będzie lepiej. Tu mamy piękny kawałek podejścia. Kamienne schody. Mocno do góry. Rewelacja, żeby się rozgrzać. Ja już zdjąłem bluzeczkę. Jest mi gorąco. Trzeba tempo troszkę zwolnić. No już się wdrapaliśmy na wysokość ponad 1000 metrów. Nad poziomem morza i widać, jak jest stromo. Ludzie fajnie się wspinają przed nami. To jest dosyć mozolna wspinaczka, jest krótki, ale syty ten szlak, piękny. Uhu. Jesteśmy na rozstaju szlaków pilsko-niebieskim, godzinę stąd, a tu mamy pewnie schronisko, nie? Przełęcz Glinne, 1,5 godziny. Do schroniska na Hali Miedziowej mieliśmy z rozwidlenia 45 minut, ale wybraliśmy drogę bezpośrednio na szczyt niebieskim. No i tutaj już mamy słowackie znaczki, jak zwykle. Ogniska, narty, skutery. A my napieramy sobie niebieskim jeszcze niecała godzina. Około 50 minut na szczyt. Póki co jest cały czas mocno zalesiony teren, taki bór. Po stronie słowackiej jest sporo niedźwiedzi. Nawet Słowacy myślą o tym, żeby ograniczyć ich populację. Mają około 2000 niedźwiedzi, to jest dużo. I te niedźwiedzie często atakują ludzi, się zbliżają. Natomiast po stronie polskiej tych niedźwiedzi jest przynajmniej 10-krotnie mniej. I to jest znacząca różnica. Głównie w Tatrach u nas żyją i w Bieszczadach. Odpoczniemy chwilę i napieramy dalej. Jesteśmy w tym miejscu, z tego wynika. To był bezpośrednio na Halę Miedziową, czyli na Hali Miedziowej na pewno nie ma rezerwatu. Tu jest. Teoretycznie można latać dronem, ale w praktyce pewnie trzeba ograniczyć albo unikać. Pójdziemy granicą państwa. Jesteśmy tu. Wreszcie mamy fajne widoczki i widać Babią. Tam daleko, nie? Mam tu jakieś przybliżenie. Miesiąc temu byliśmy na Diablaku i patrzyliśmy na Pilsko, a teraz odwrotnie. Tu mamy bardzo dużo wody na szlaku. Właściwie idziemy takim małym potokiem, ale cały czas jest gęsty, niezwykle gęsty las. Bór właściwie można go nazwać. I tu są takie kwiatki jak ten. Spróbujemy pójść tędy. Dawaj. Pięknie jest, co? Buciki przeszły. Chrzest. Ale trzymają się na razie, nie? No i teraz mamy genialne widoki. Tu jest taki kuluar. Jest tak stromo. To jest tak stromo jak na Mont Blanc. Prawie trzeba rąk używać, jak na kuluarze. Jesteśmy już dość wysoko.
mniej więcej 1350-1400 zaczęła się kolosa drzewina. Wygląda to świetnie. Coraz więcej widoczków. Powoli, powoli roślinność staje się taka rachityczna, ale mocna ta kosówka jest. No i widoki przed nami. Chmurka nad nami. Widoki będą za chwilę. To jest świetnie, podoba mi się. Chłodnawo. Wody bardzo dużo na szlaku. Jest rewelacyjnie. Super wycieczka. Dobrze, że się zdecydowaliśmy przyjechać, bo pogoda była niepewna. Jeszcze wczoraj padało, a dzisiaj jest pięknie. Ale mamy rewelacyjny widok. Ja dziękuję. Teraz wreszcie. Na słowacką stronę, jak pięknie widać. Tatry będzie widać, tylko są na południu. I teraz nam świeci, ale masyw Babiej najlepiej. Słoną wodę, tam gdzie się błyszczą te budyneczki. I stamtąd podchodziliśmy już. Najstarszym szlakiem na Diablak. Właśnie. W zeszłym miesiącu. Tu jaki piękny wodopój. 1485. Jest też garnuszek, można się napić. Na właściwy szczyt Pielska jeszcze mamy 10 minut. Po słowackiej stronie, wiesz? Słonko wyszło. Babia Góra 8 godzin stąd. Żeby wejść na właściwy szczyt Pielska, jeszcze czeka nas 10-minutowy spacerek w stronę słowacką, pomiędzy kosówką. To co mieliśmy przed chwilą, to jest ten szczyt graniczny 5 kopców, bodajże on się nazywa, tak? A teraz mamy wejść na właściwy szczyt Pielska. Odrobinkę wyżej, 400 metrów dalej. Już docieramy na główny masyw Pielska, na główny szczyt właściwie, ale pogoda nam się zmieniła, bo się zachmurzyło mocno. Przed chwilą jeszcze fajnie świeciło słońce. I kurczę, przegapiliśmy. Chociaż świeciło tylko przez chwilę, bo te chmury już tak od pół godziny na pewno wiszą mocne. A teraz już takie ołowiane niebo się zrobiło. Prawie całe. Zaraz będziemy na szczycie. Szliśmy tu mniej więcej 2 godziny 12, 2 godziny 15. Nie robiliśmy długich przystanków. Można, żeby się tylko napić z minutę albo dwie. Nic nie jedliśmy po drodze. Zrobimy sobie przerwę. Pewnie na tym polskim granicznym szczycie na chwilę. Albo w schronisku. No i super jest. Jesteśmy na tym głównym wierzchołku. Pięknie. Jest tutaj krzyż. Psiaki są, nie ma parku narodowego i ekstra. Drugi psiunia idzie też. Mieliśmy bardzo dobrą platformę startową i widokową, bo tutaj jest tak gęsta kosówka, że ojojojojoj, dwumetrówka. A tak pomyślałem, że jakby mi spadł mój nazgulek na taką kosodrzewinkę gęstą, to byłoby ojojojojojojoj. Biedactwo by miał ciężko. Jest tutaj ścieżka na skróty. Schodzimy już w stronę schroniska, ale przed chwilą mój droniś to jest nic w porównaniu do tego, co tu widziałem. Idzie drugi artysta. Zobaczcie to. To jest ogień. Bardzo fajna droga. I tutaj już jesteśmy w kosodrzewinie. Cześć, cześć. Cześć, ale super. No, jest konkretnie. Nie to, co my się pieprzymy z jakimiś dronisiami. Ja pamiętam taką historię. Zapraszam. No to było konkretnie. Dajemy panowie. Dajemy panowie, dajemy. Ale. No jest konkretnie. Tu już nam się otwierają przepiękne widoki. I co ciekawe, widać też halę miziową. Całą tutaj w dole. A tu widać nawet wyciąg. Od strony Korbielowa ten szczyt jest dużo ciekawszy. Jest ładny, widokowy, bardzo stromy,
ale jest mnóstwo fajnych rzeczy. Między innymi to jest taka piękna ławeczka, na której sobie teraz chwilę odpoczniemy. Cudownie jest, cudownie. Wow, jakie widoki. Ale muszę przyznać, że już któryś raz z kolei, bo nie pierwszy raz jestem na szczycie z różnych stron, tak jak na Rysach, czy właśnie na Babiej Górze, a teraz na Pilsku. I ta góra ma od tej strony polskiej zupełnie inne oblicze niż od Słowacji i od granicy, od Przełęczy Glinne. Tu jest naprawdę bardzo stromo i ludzie mają ciężko, żeby wejść. My teraz schodzimy, ale naprzeciw nam idzie cała chmara ludzi, naprawdę dużo o tej porze, bo jest około południa. I oni mają naprawdę ciężko wejść, są ugrzani, ledwie zipią, zdyszani. A my sobie idziemy i mówimy im, to jest nie fair, że ta góra jest tak zbudowana. Kto ją zbudował? Że jest tutaj tak stromo, a tam było całkiem, całkiem łagodnie. Także startowaliśmy z poziomu 200 metrów wyższego niż zaczyna się Skorbielowa. Ale mieliśmy naprawdę przyjemny ten szlak. Dla mnie to chyba była jedna z łatwiejszych gór jak dotąd, jeżeli chodzi o 1500 i wyżej. Czyli szlak, którym idziemy dzisiaj, to jest Przełęcz Glinne, tu szliśmy Niebieskim, Górę Pięciu Kopców, Pilsko, wróciliśmy sobie do Góry Pięciu Kopców, zeszliśmy Czarnym, tak, i teraz jesteśmy na Hali Miedziowej, pójdziemy Czerwonym ku Przełęczy Glinne, bardzo fajne, super miejscówka i super wycieczka. No jest duża różnica, jak się z hali trafi bezpośrednio już tutaj do tego lasu, to jest rezerwat Pilsko, to faktycznie jest bajkowo bardzo i tak wilgotno, niższa temperatura, ale bardzo fajny szlak i co mogę powiedzieć, nie dziwię się, że tutaj nie ma nawet zakazu dronów, bo to po prostu się nie da latać, chyba że ktoś lata nad tym rezerwatem, ale jest bardzo gęsta tutaj szata roślinna i nie ma szans w ogóle na cokolwiek. No oczywiście z innym łukiem by się dało pewnie tu, natomiast to pewnie nie w tym rzecz. Na Hali Miedziowej super się lata. Myślę, że to jest najfajniejsza miejscówka, żeby zrobić dużo ładnych lotów. I tam powyżej jeszcze ta czerwona ławeczka też była niczego sobie. Dwa najlepsze spoty. Na Hali Miedziowej lepiej sobie wyjść za schronisko albo z boku troszkę, żeby mieć miejsce, ale chyba czerwona ławka była najlepszym faworytem w zależności od pory dnia też i od światła i od warunków. Póki co napieramy tym szlakiem i on jest przecudowny. Na tym odcinku musimy być cicho, bo mogą wystąpić niedźwiedzie. Trzeba być czujnym. Super, nie? Pięknie to jest. No i super, kończymy na dzisiaj naszą wycieczkę. Zrobiliśmy prawie 13 km. Bardzo fajny spacer. I optymalnie moim zdaniem wybraliśmy też szlak pod kątem latania, bo wchodziliśmy Niebieskim, wracaliśmy Czerwonym. Z psem trzeba by troszeczkę inny wariant przyjąć, bo Czerwonym nie można z psem iść. Pod kątem latania bym powiedział, że chyba najfajniej było na Hali Miedziowej. Z różnych stron można zrobić naprawdę super rzeczy. Zarówno ze strony dolnej pod schroniskiem, tak fajnie po prawej stronie nad lasem można ująć i Pilsko, i schronisko właśnie też na pierwszym planie. I troszeczkę wyżej, tam gdzie jest czerwona ławeczka, powyżej Hali Miedziowej również. Uważam, że to są najciekawsze momenty. Tutaj jest też ten rezerwat. Nie lataliśmy, bo to jest gęsty las, no to przecież też nie ma co zwierząt straszyć.
ale ogólnie uważam, że to jest najciekawsza góra pod kątem piesków i pod kątem latania, jaką mamy do dyspozycji w Polsce. I tym optymistycznym akcentem dzięki za uwagę i żegnamy się do następnego razu i do zobaczenia. Pa, trzymajcie się. Kafala lana skija na zakończenie. No i jesteśmy.